Z pasjonatami o różnych pasjach rozmawiali we wtorek uczniowie z zespołu szkół w Rogowie. W tej placówce po raz pierwszy zorganizowano Dzień Pasji. Ten pomysł się narodził już jakieś pół roku temu, gdzie staraliśmy się przygotować jak należy. Staraliśmy się tych ludzi dostrzec, którzy tu w środowisku koneckim są znani, widziani i najważniejsze, że te zaproszenia nasze przyjęli. O co chodziło? Autorytety z naszego regionu miały przekazać tym najmłodszym, bo w spotkaniu z nimi uczestniczyli zarówno gimnazjaliści, jak i maluchy, że warto się rozwijać. W szczególności, że warto postawić na samorozwój w dziedzinie, którą po prostu się lubi. Możemy wyciągać wnioski, możemy się zastanawiać, ale przede wszystkim odpowiedzieć sobie na pytanie, co to jest ta pasja? Pasja to jest chcieć, czyli zaangażować się w pełni w to, co się robi, w to, co chcemy wykorzystać na przyszłość jako ważny element naszego rozwoju intelektualnego. I życzyłbym Wam, żebyście pamiętali przez całe życie, że mieć pasję to znaczy rozwijać się intelektualnie i być kiedyś w życiu takimi osobami, których dzisiaj zaprosiliście do szkoły. Jak podkreśla dyrektor Wiktorowski, tego typu spotkania są w szkole bardzo potrzebne, zwłaszcza w szkole, która znajduje się nieco na uboczu. W pewnym momencie nauczyciele moi, wprowadzając coś innego w ramach pracy szkoły, no, taki pomysł poddali, żeby ludzi, którzy mają jakąś pasję w gminie Końskie, mieście Końskie, żeby też podzielili się z uczniami. To z uczniami szkoły wiejskiej. Miny uczniów nie zostawiły złudzeń. Dzień Pasji niesamowicie spodobał się szkolnej społeczności. Hitem okazał się występ grupy Milky Band. To podopieczni Marka Werensa, który był jednym z zaproszonych gości. Wszyscy się śmieją z tego, że ja nie mogę jeść. Nie mogę spać i myślę o niej przez cały czas. O, mała Megi, o, mała Megi, o, mała Megi, o. Ogromne wrażenie na dzieciakach zrobił również pokaz karate zorganizowany przez innego z gości, Mateusza Garbacza, szefa koneckiego klubu karate Kyokushin. Poza Werensem i Garbaczem w Rogowie swoją pasją dzielili się również Wojciech Pasek, prezes koneckiego PTT-ku, który mówił o historii, turystyce i sporcie. Zajmowałem się filatelistyką, jak każde dziecko w latach 70. zbierało znaczki pocztowe, później monety. No i te zainteresowania, te hobby takie kolekcjonerskie, no, przerodziło się później, jak już osiągnąłem wiek dojrzały, w coś poważniejszego. No, zacząłem myśleć o tym, co krajoznawcy, regionaliści myśleli przede mną, czyli żeby utworzyć w Końskich muzeum. I pod tym podporządkowałem sobie część życia już dorosłego właśnie pod ten plan taki, który założyłem. No udało się, ale nie do końca, bo w 2004 roku założyliśmy w Końskich Izbę Pamięci Tradycji Ziemi Koneckiej i zrobiłem to, mogę Wam powiedzieć, no częściowo w oparciu o te zbiory, które gromadziłem przez lata. Nawet od czasów młodzieńczych, od wieku, w którym wy w tej chwili jesteście. Monika Cieplińska, zajmująca się na co dzień słynną w Końskich stajnią i końmi. Dalej mamy konia, dużego konia Cello, też prywatnego, plesiwy, również gniady. Zobaczcie, ma czarną, można sobie obejrzeć dalej. Czarną grzywę i czarny ogon. Tutaj też jest Cello i siwy jego kolega, czyli Kroton, zjadają chyba marchewkę. No to jest siodło ogólnie. Na tym, no, siedzimy, no. Siedzimy po prostu.
Tu jest popręg, który przechodzi pod brzuchem konia tutaj i tak jakby się trzyma. Dzięki popręgowi się trzyma właśnie siodło. I to jest o głowie, to jest na głowę konia się zakłada. Tak, tutaj są wodze. Je się trzyma, jak tutaj koń ma głowę, no tutaj się tak jakby dzięki nim kieruje w cudzysłowie. A z uczniami spotkali się również podróżniczka Marzena Kądziela, Wiesław Turno, fotografik, Dariusz Kowalczyk, fotograf i dyrektor biblioteki, Krzysztof Jasiński, były sportowiec i wiceburmistrz, oraz Elżbieta Duda, malarka i poetka.